Zgodnie z zapowiedzią robimy prąd w króliczarni, ciągniemy prąd do stodoły, złożyłem zamówienie, paczki odebrałem dzisiaj w paczkomacie, jedna przyszła do domu, to jest zapewne przewód, bo coś może być innego w takim kształcie. Dobra, mamy 40 metrów przewodu. Paragon jest, nie ma paragonu. No, ale może przyszedł na maila. Zobaczymy. Właściwie niepotrzebnie to chciałem, ale... A, jest. Przewód oczywiście zewnętrzny. Ziemny, można go zakopać. 3 razy 2,5 mm kwadrat, a więc zjeżdżałbym. Myślę, że spokojnie się do tego nada. 40 metrów przewodu, także powinno wystarczyć. Może nawet troszkę zostanie. Do tego złączki Wago. Tak zwane, mam różnie po 10, wziąłem, już nie pamiętam, piątki, czwórki i trójki. No zobaczymy, które mi tam pójdą. Żarówki sobie kupiłem jedną, chyba dwie, no może jedną, zobaczymy. Halogeny 20-watowe, LEDowe oczywiście z czujnikiem ruchu, coraz więcej tego mam na swojej posesji w domu, na klatce schodowej, na dole, w takim holu gospodarczym, wszędzie na podwórku. No, automatyczne oświetlenie to jest jednak przyszłość, mi się widzi. Jedną żarówkę zamówiłem, czyli się zgadza. Myślałem, że dwie, to jest jakieś wypełnienie. I co tutaj przyszło jeszcze? Moje LEDy, to o czym myślałem, cienki hermetyczne, można je stosować na zewnątrz, bez złączek, no ale złączki mamy tu, no to w zupełności wystarczy. Pod 10 mm uchwyty i 2 razy podwójne hermetyczne. Nie będziemy robić wyłączników do halogenów, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu są automatyczne, więc strykanie jest niepotrzebne. To wszystko, tak? To wszystko zgadza się. Wypakujemy sobie to, przepakuję do jakiejś lepszej paczki. Jeszcze parę drobnic tam pójdzie pewnie,
jakieś tam konektorki czy coś. Aczkolwiek większość mamy tutaj. Jeszcze pokażę tylko, co będziemy działać i w którym miejscu. Jesteśmy we wiacie. Prąd mamy tam. Tam ogólnie nie ma światła. Światło tak na szybkiego tutaj zrobiłem. To jest po prostu na kablu, na wtyczkę. Także tam zrobimy skrzynkę, w sensie puszkę. Pociągniemy tutaj po belce. Stamtąd wyjdzie linka stalowa do tego budynku, do stodoły, na której zawiśnie przewód. Następnie przewód będę ciągnął dalej po tej belce, która tam jest pod tym dachem, w tym miejscu. Ona idzie tutaj przez całą długość, także po niej pójdzie przewód i przedostanę się do tamtego pomieszczenia. Także stworzymy po jednym gniazdku i światła będą automatyczne. No, prąd wyjdzie stamtąd, pójdzie po belce, tutaj zrobimy puszkę i światło, nie wiem, może tu jeszcze się zastanowię. W każdym bądź razie tutaj chciałbym mieć gniazdko albo gdzieś tu, no nie, raczej może tutaj. I w drugim pomieszczeniu również chciałbym mieć zaraz przy wejściu gniazdko. No i wiadomo, że światło będzie automatyczne. No, wyjdzie tutaj przewód. No to tam zrobimy kolejną puszkę. I tu sobie pociągniemy, żeby mieć tutaj kontakt. A światło będzie chyba tutaj. Jeszcze zastanowię się. Także zabieramy się do roboty. Bo tu kolejna robota czeka, już zacząłem. Wywalam słomę ze stodoły, nic nie widać, ale będą filmiki, także lecimy codziennie, co się dzieje, codziennie coś działamy. Do następnego, cześć.